Siema, z tej strony Noris i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 2 Noc Kruka. I na wstępie chciałem wam powiedzieć, że trochę sobie pochodziłem między odcinkami, jak już mówiłem. Zainwestowałem trochę w kaskę, o, kaskę podbiłem. Zainwestowałem troszkę w mikstury, a także nauczyłem się ważenia innych mikstur leczniczych właśnie, które będą nam bardzo pomocne, przydatne. Posprzedawałem różnego rodzaju pierdoły też. Nakupiłem kilka zwoi i zainwestowałem trochę pieniędzy w szybkiego śledzia i aktualnie posiadamy tego 77 butelek. A więc, słuchajcie moi drodzy, jesteśmy praktycznie właściwie gotowi już. Jeszcze tylko pogadamy z Jorgenem. Tutaj widzę jakiś ma problem gościu. Jesteśmy praktycznie już gotowi na wyprawę na smoki, także ruszamy w tym odcinku i w tym odcinku skonfrontujemy się z pierwszym z nich, na pewno. Dobra, let's go. Tu przełęczy Corinis. Nothing special here. Nothing to do here. Okej. Okay. Let's go! Musimy się bujnąć teraz do zamku. I w momencie, kiedy przejdziemy przez przełęcz, tak samo jak z rozdziałem trzecim będzie, rozpocznie się rozdział czwarty. I co najlepsze z tego wszystkiego, to jest to, że na szczęście nie będzie nocy. Nie będę musiał czekać, ani po prostu wam robić cięcia, nic z tych rzeczy. Po prostu jeszcze godzinkę sobie sprawdzę i jedziemy. Mam nadzieję, że jakoś nam pójdzie z tymi smokami, chociaż nie wiem. Ze smokami to trzeba kombinować, ale mamy bardzo dużo zwoi, także powinno dać radę. Zawsze z czymś tam można wykombinować. Zawsze sobie poradzimy, spokojnie. A i chciałem wam nadmienić, że już naprawdę niedługo nam zostało Gothica 2, Nocy Kruka. W Górniczej Dolinie w tym rozdziale mamy do pokonania bodajże tak, chyba 4 smoki tylko. Zaczyna się rozdział 5, w którym to mamy jedno główne zadanie, trochę rozbudowane, ale szybko idzie. A po tym już rozdział 6 i mam nadzieję, że rozdział 6, tak samo jak w przypadku Gothica 1 naszej serii, pyknę w jednym odcinku może. Będzie to odcinek możliwe, że nawet około ponadgodzinny. Ale chcę to mieć wszystko za sobą w jednym odcinku, bo potem mogę... O, właśnie! Polowanie na smoki. What the fuck? Okej. Okay. Chcę to mieć wszystko w jednym w jednym odcinku, bo potem może mi się pomylić wszystko, wiecie o co chodzi. Rozumiecie mnie chyba. Bo tam naprawdę trzeba mieć ogromne skupienie na twarzy, bo... Naprawdę ciężki jest rozdział 6, naprawdę. W tym, na aktualnym poziomie nie wiem, czy dałbym radę. Na pewno bym dał radę, no ludzie. Bez jaj. Zobaczmy. Tutaj mamy łowców smoków. Tutaj, proszę państwa, mamy ciężką zbroję łowcy smoka. O, Gorna. My na razie takiej nie mamy, ale... Widzę, że przyłączyłeś się do łowców smoków. Poszedłem z Sylwiem do Górniczej Doliny, bo nikt nie zna okolicy lepiej ode mnie. Zresztą chciałem sam rozejrzeć się w sytuacji. Wiesz, co ci powiem? Coś tu się szykuje. Pierwszy raz widzę tylu orków naraz w jednym miejscu. Pojedź ze mną do Gothica 3, to Bertany. Garont i jego paladyni zostali do tej pory wybici do nogi. Nic nowego. Gdyby to zależało od nas. Co zamierzasz teraz robić? Najpierw pójdę z chłopakami do Górniczej Doliny. Muszę się dowiedzieć, co planują orkowie. Ty jesteś w Górniczej Dolinie. Dobra, słuchajcie. Zapiszmy grę i lecimy z koksem. Porozmawiamy z tym gościem. Ej, tacy jak ty powinni uważać, gdzie łażą. Co chcesz przez to powiedzieć? A to, że tutejszy klimat niespecjalnie sprzyja zdrowiu. Tu się aż roi od orków i przeróżnych potworów. Tak? Wspominając już o smokach. Tego jest więcej, wiesz? Widziałeś już kiedyś smoka? Nie, ale te bestie nie mogą się wiecznie ukrywać. Widzisz, słyszy się to i owo. No. Mam czy to ty jesteś tutaj szefem? A czy wyglądam na szefa? Na pewno nie. Nie potrzebujemy żadnych zarozumiałych wypierdków. Kiedy Sylwio w końcu... Wypierdków? Idź pan w piździet. Teleportujmy się do zamku.
Gdzie jest ten teleport? Tu. Trzymam się od tego z daleka. Okej, oto i jesteśmy. Porozmawiajmy z Garondem na temat pierwszego ze smoków. Tych, którzy widzą jego mądrość. Jego czyny były sprawiedliwe. Angar! Ja cię skądś znam. Jesteś Kor Angar. Byłeś świątynnym strażnikiem w obozie na bagnie. Nazywaj mnie po prostu Angarem. Odkąd Bractwo Śniącego przestało istnieć, nie używam dawnego tytułu. Dziwne. Twoja twarz wygląda znajomo, ale nie wiem, kim jesteś. Wszystko w porządku? Tak, ale... Ech, od jakiegoś czasu nie mogę się porządnie wyspać. To przez te koszmary. Po upadku bariery ukryłem się w górach. Postanowiłem wreszcie coś ze sobą zrobić. Przez kilka dni włóczyłem się po okolicy, aż wreszcie obudziłem się w zamku. Nie pytaj mnie, co się ze mną działo, bo nie mam pojęcia. Co gorsza, zgubiłem gdzieś amulet, który miałem od lat. No widzisz, już mi lepiej. Dobra, zobaczmy. Gdzie dokładnie zgubiłeś ten amulet? Gdzieś na południu, zanim trafiłem do zamku. Na południu. Podejrzewam, że mi go ukradziono. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Pozostali członkowie Bractwa. To było oczywiste od dawna. Może... Czemu nie? Żaden nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Nikt mi o tym nie mówi. Muszę... Uważaj na się... Dobra, słuchajcie, idźmy do Garonda. Porozmawiajmy z nim o tej całej durnej sytuacji i dupnej dla wszystkich ludzi tutaj znajdujących się. O tym, co się tutaj dzieje. Te. Garondek. Wróciłem. Przecież widzę. Gdzie są posiłki? Lord Hagen przybędzie, gdy tylko będzie mógł. Wiele się wydarzyło. Nie obchodzi mnie to. Nikt nie potrzebuje żołnierzy. Orków jest coraz więcej. Długo tu nie wytrzymamy. A właśnie. Są wyczerpani. Kończą się nam zapasy. Mamy zwój deszczu ognia. Masz na myśli siebie i swoich kumpli, łowców smoków, tak? Możecie nam pomóc, ale to i tak nie wystarczy. Jeśli Hagen nie przyśle mi wkrótce ludzi, wątpię, byśmy wypełnili zadanie. Bla, 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 stary. Co do smoków? Możesz mi powiedzieć coś więcej na temat tych smoków? Nie może dalej. Mam teraz inne zmartwienie. Kto co pisze? Mój doradca, Orik, powie ci o wszystkim. A, Kari. Not now, man. Orik. Wróciłem. Nie przypuszczałem, że jeszcze cię tu zobaczę. Szczególnie po tym, co się stało podczas twojej poprzedniej wizyty. Być może twoje pojawienie się tutaj to dobry znak. Nie, duża ekspa. Potrzebuję więcej informacji o smokach. W ciągu kilku ostatnich dni na zachód od zamku pojawiło się wielkie bagno. Jest w tym coś podejrzanego, nie sądzisz? Okej, nie ma problemu. Mamy już lokalizację pierwszego smoka. Pan Drodor. Bodajże, się tak nazywa. No i musimy się z nim rozprawić. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Jeżeli on sam tego nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Taka jest bowiem. Zobaczymy, co tam się święci na bagnie. Nie, to już nic. Dobrze, że przyszedłeś. Mamy tu istne piekło. Serio? Coraz więcej z nas zaczyna się poważnie obawiać, czy uda nam się wyjść z tego cało. Nie. Czy nie jest was tutaj dwóch na straży? Już nie. Sengrad stał tutaj na blankach, gdy nagle zasnął. Gdy to się stało, jego kusza spadła na dół. Widzieliśmy, jak jeden z orków ją złapał i zniknął w ciemnościach. Wtedy Sengrad obudził się i pobiegł w noc, w stronę orkowskiej palisady. Od tamtej pory go nie widziano. Co za... baran! Między orkami to ja tutaj sobie mogę pobiegać trochę. O, już się zaczyna, już się zaczyna. Zajście syfiście. O shit. Wybijmy to towarzystwo. Dobra, sejwik. Znowu po raz kolejny w Górniczej Dolinie.
Była kolonia karna. Nie ma czego plądrować. A kiedyś było w tym obozie tak dobrze. Znaczy, dobrze tutaj nigdy nie było. Zawsze był jeden wielki syf. Kolejny orkuś. Chodź do mnie. Nic tu nie ma. Okej. Oh fucking shit, man. Jasna dupa. Wiejemy na... Tu będzie problem, tu będzie problem, mówię wam. Dobra. Padło towarzystwo. Niczego oh shit. Widzicie zresztą. Jeden ork elita raczej. Wezmę. Hop. Okej. Dobra. No fucking way, no fucking way. Dwóch, może sobie poradzimy, mam nadzieję. Dobra. Poradziliśmy, jest dobrze. Jestem ciekawy, ile trwa szybki śledź. Piąteczka. You know what I mean. A, tak BTW, jak już tu jesteśmy. Znowu nie wziąłem gulaszu od Tekli. Cholera jasna. Zapomniałem o nim. Dobra, nieważne. To uzbrojeni. Zapisywanie. Chociaż teraz wezmę miksturę szybkości, która trwa 5 minut. Ork szaman. Cholera. Ja pierdziule. Ale syf. Tego się jeszcze tutaj namnożyło więcej. No, 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 no. Trzeba ich zebrać jak najwięcej. Kurde! Za dużo elitarnych. Nie ma bata, żeby się przebić. Nie no, bat jest, ale naprawdę... Mało prawdopodobne, żebyśmy się przebili tutaj. Przez tych elitarnych. Jeżeli byśmy mieli dwa deszcze ognia chociaż. Chociaż dwa. Wtedy możemy pogadać. Spaprałem deszcz ognia. Nie ma bata. Dobra, zwijamy się na... Zwijamy się długą. O cholera. Było wiać drugą stroną. Musimy ich zgubić. Musimy ich zgubić. Goni mnie? Oh fuck, man.
odnoszę wrażenie, że mam przerąbane. Sorry. Kurde, jak mam się tam dostać? Dobra, wiem. Pójdziemy na pałę jakoś. Obejdziemy to dziadostwo. Nie ma wyjścia. Innego wyjścia nie ma, no sorry. Musimy wijać tędy. Ale na wypadek W wyłączę to, żebyśmy się nie bujnęli i przez przypadek tego nie użyli. Cholera. Ja pierdziu. Ja pierdzielę. Tutaj też są te śmiecie? Cholera. Dobra, nieważne, długa. Noris, długa, długa, długa. Ogniste. Ale syf, ale syf. Wpadliśmy w niewąskie gówno już. Dylu górami dajemy. Nie ma bata. Jeśli tak nie będę z nimi bawił, pobiegniemy tędy. Mam nadzieję, że jakoś dobiegniemy do jakiegoś sensownego miejsca. O, proszę bardzo. Obeszliśmy wszystkich. Bardzo dobrze. Co to jest? Rod i Cipher. Proszę bardzo, Rod. Wszystko w porządku? Te buty mnie wykończą. Cała zbroja jest naprawdę w porządku, ale czy te wiązania muszą być tak cholernie ciasne? Jeśli je trochę poluzuję, buty pospadają mi z nóg. Skąd masz te buty? Stary Wiarus Bennett zrobił je dla nas, łowców smoków. A my słono za ten szmelc zapłaciliśmy. Jeśli kiedyś dorwę tego drania, to każę mu zeżreć te buty wraz z podeszwami, a do tego oddać pieniądze. Dobra, stary, wyluzuj. Na kogo czekasz? Czekam, aż Cipher przywlecze tutaj swój szanowny tyłek. Gdzie co, wy sobie róbcie co chcecie, ja zapiszę grę. Spróbuję się ze smokiem. Bo wy mi zabierzecie całego expa jeszcze. Tak by było. Oni mi zabiorą całego expa, jeżeli pójdą. Możliwe jest, że oni zabiją tego smoka. Albo niech idą ze mną. Może ja dostanę też expa. Dobra, chodźcie. Robota się zawsze po czyjaś przyda. Ładne. Święte su... Co? Dobra. Przyda mi się pomoc. To dobrze. Ty, chodźmy w... Idziemy, panowie. A ty... No, dobrze. Bardzo dobrze. Bagno zaczyna się za następnym zakrętem. Powinniśmy pójść prosto. Albo możesz wypróbować tamten korytarz, tak żeby żadna z bestii nie zaatakowała nas. Nie marnujmy czasu. Save. I przepraszam was na moment, ale... Oko i nosa. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. A, czyli ja dostaję ekstra, bardzo dobrze. Najwyżej w was coś dednie. Zwłaszcza te ciule... O! Jaszczuroludzie! Okej. Okay. Ciągle to potrafię! Kurde, wiecie co? Zaraz do was wrócę. Okej, let's go. One more jaszczuroczłek. A go pierdylu! Dobra, jesteśmy na tym bagnie, o którym nam mówili. Mój point.
Bierzcie to wszystko, dziadostwo. Ja idę na smoka, panowie. Już słyszę stwora. Musimy uważać. No, zaraz go zobaczysz. Jest ostatnia prosta. Kurna, zabije mnie. Dobra. Ruszamy, panowie. Ostatni jarczuroczłek i smok. Pierwszy nasz smok. Get the fuck out. Zapisujemy pod piątką. I żeby nam na piątkę wyszła ta walka ze smokiem też. No chodź. Trzeba podbiec. Porozmawiać z gnojem. Jeśli zbliżysz się jeszcze o krok. Ha, ha. Oko i nosa najwyraźniej działa. Pan Drodor. Było tu przed tobą wielu takich jak ty. Żaden się nie ostał. To będzie prawdopodobnie najcięższa walka w tej grze dopiero do tej pory. Mnie nie przestraszą, piekielny gadzie. Odpowiesz na moje pytania, albo utopię cię w twojej własnej krwi. Wow, bezi. Śmiesz mi grozić, robaczku? Podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię od razu rozerwać na tysiąc strzępów. Jestem wysłannikiem Inosa. Mam przy sobie święte oko. Nie masz wyboru. Rób co ci każe, albo spotka cię zasłużona kara. Mów! Czego ode mnie chcesz? No, widzisz, jedno działa. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się pan Drodor. Dobrze ci radzę. Uciekaj stąd, póki jeszcze możesz. Gdzie znajdę resztę twoich ohydnych pobratymców? Żywioły, od których wszystko pochodzi, utrzymują ten świat w harmonii. Każdy z smoki żywiołów, tak? Władzę nad jedną częścią świata. Szukaj żywiołów, a znajdziesz moich braci. Sługo ciemności, co cię sprowadza do tego miejsca? Czy twoim jedynym celem jest sianie strachu i zniszczenia? Prawdziwy cel naszego przybycia. Muszę go doklepać dzisiaj. Nigdy nie zostanie ci wyjawiony, człowiecze. Na Inosa, co mam uczynić, by przegnać was precz z królestwa ludzi? By tego dokonać, musiałbyś najpierw zrozumieć znaczenie naszego spotkania, ale żaden z nas nie wyjawi ci go z własnej woli. Tylko oko mogłoby rozwiązać nasze języki i wyjawić ci nasz prawdziwy cel. W każdym razie po swojej śmierci niewiele będziesz miał z tej wiedzy pożytku. Okej. Doniesiono nam, że obrałeś drogę łowcy smoków. Dlatego wysłaliśmy do twojego świata nasz pomiot, by zapewnić przetrwanie naszej starożytnej dynastii. Przegrałeś tę wojnę, mały człowieczku. Jak mam zmusić do mówienia pozostałe smoki? Diskotek, diskotek! Chcę pozwolić ci odnowić moc oka, ale nigdy nie zdołasz wyrwać go z mojej piersi. Wyczerpała się moc oka. Nadszedł twój kres, człowieku. Panowie, ruszać, ruszać, ruszać! Dobrze! Z nimi postępować. Thank you very much, man. Koniec. Cholera, nie żyje? Uspokój się, to już koniec. O rany, ale wdechę, koleś. Wiem, że wdechę. Man, i każdy smok posiada swoje legowisko, w którym ma skarby. I masa skórzanych mieszków, masa pieniędzy, złota. Wszystko zbieramy, a potem otwieramy. Wdechę, prawda? Daliśmy radę. Nawet 1/4 życia nam nie zbił. Przegrałem wojnę z tym smokiem. Już to widzę. Czekajcie, zobaczmy, co tam słychać. Jakie tam mamy mieszki.
Weźmy sobie wszystko i zaraz zameldujemy wszystko chłopakom. No, 8500. Okrągła sumka, widzę. Lecimy z powrotem do zamku. Powiedzcie, że wyrwałem jego serce i że mogę naładować. Nie ścinaj. Kurde, zaraz do was wrócę. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem, musiałem grę wyłączyć i przez te lagi nawet zapisywać grę musiałem. To jest szacun, żeby zapisać grę w takich lagach. Dobra, nieważne. Ponowne naładowanie oka Inosa. Oko Inosa pulsuje energią. Okej. To mnie cieszy. Idziemy zameldować o tym, co się przed chwilą stało. Mnie i tak nikt nie słucha. Dobra, zobaczmy. Kto nam coś powie? Dostaniemy pewnie expa. To co bardzo tam potrzebne. Wód? Dobra, teraz. A, zżycie było na amulecie Franka. Kurde. Dlatego mnie taki jechał smok trochę. Mam wiadomości dotyczące smoku. Mów. Zabiłem smoka z bagien na wschód stąd. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Czy w międzyczasie... Na szczęście nie. No, wszystko... Dobra. Orik, bierzmy kolejną informację na temat smoków. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Jednego udało mi się zgładzić. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie szukać następnych? Na południe stąd, daleko za wulkanem, wznosi się kamienna forteca. Kamienna forteca, pamiętamy ją. Nasi szpiedzy donieśli, że jest silnie strzeżona. Być może tam ukrywa się jeden ze smoków. Okej. Tylko wiecie co? To już może dokonamy w kolejnym odcinku, bo naprawdę nie wiem, ile ja już to nagrywam, a nie mam za dużo czasu dzisiaj, aktualnie, w tym momencie. I będę musiał kończyć. Także wiecie, może teraz zakończymy ten odcinek i w kolejnym wybierzemy się do miejsca, w którym przebywa drugi ze smoków. Także słuchajcie, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was jak najbardziej serdecznie do kolejnych. Ja jestem Noris, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych i trzymajcie się. Na razie. Pozdrawiam was.